Pod koniec XVIII wieku we Francji wzeszła gwiazda genialnego stratega i wodza Napoleona Bonaparte. Jego dokonania militarne, polityczne i prawodawcze zmieniły bieg dziejów wielu państw i narodów. Ukształtowały też mentalność pokolenia przełomu XVIII i XIX stulecia. Losy bohatera naszego filmu niech posłużą za przykład tego, jak wojny napoleońskie wpływały na życie jednostek w tamtych czasach. Je m'appelle Pierre-Charles-François Bonton. J'ai servi fidèlement Napoléon. Le vent de l'histoire m'a traîné sans pitié aux quatre coins du monde. Et finalement, il m'a permis de rentrer en paix en terre polonaise. Je vous invite à découvrir l'histoire de ma vie. W 1840 roku Piotr Bonton, przeżywszy 63 lata, został pochowany w krypcie drewnianego kościoła we wsi Imielnica pod Płockiem. Gdy w roku 1935 oddano do użytku wiernych nowy, znacznie większy kościół parafialny, ów stary kościółek, stojący na uboczu i już niepotrzebny, rozebrano. Kryptę ze szczątkami Piotra Bonton zasypano i wkrótce o niej zapomniano. Dopiero w roku 2013 archeologom z Muzeum Mazowieckiego w Płocku udało się odnaleźć i odsłonić jej resztki. Przeprowadzona następnie kwerenda archiwalna pozwoliła odpowiedzieć na ważne pytania. Kim był Piotr Bonton i dlaczego ten wierny żołnierz Napoleona, notabene rodowity Paryżanin, właśnie tutaj, nad Wisłą, znalazł miejsce wiecznego spoczynku? Piotr Bonton urodził się 3 listopada 1777 roku w Paryżu, w rodzinie mistrza stolarskiego. W wieku 18 lat został przyjęty do stołecznej szkoły politechnicznej. Dokument immatrykulacyjny tej uczelni zawiera jego rysopis. Wzrost 165 cm, włosy i brwi czarne, czoło średnie, nos duży, oczy brązowe, usta średnie, broda rozdwojona, twarz owalna. Po roku nauki Bonton otrzymał promocję na stopień porucznika 2. klasy artylerii. Jako artylerzysta uczestniczył w kampaniach wojennych Napoleona przeciw Prusom, Austrii i Rosji. Wziął udział w bitwach pod Ulm, pod Jeną, Pułtuskiem, Gołyminem, Królewcem. Wojny napoleońskie, w które zaangażowała się bez mała cała Europa, nie mogły pozostać bez wpływu na bieg jego życia.
Kluczowe znaczenie dla jego losów miało utworzenie w roku 1807 uzależnionego od Francji Księstwa Warszawskiego. Księstwo Warszawskie dysponowało własną armią, brakowało w niej jednak żołnierzy z odpowiednim doświadczeniem artyleryjskim i inżynieryjnym. Specjalistów w tej dziedzinie dostarczyli Francuzi. Dzięki zabiegom ministra wojny księcia Józefa Poniatowskiego 4 marca 1809 roku artylerzysta kapitan Piotr Bonton przeszedł do Armii Polskiej, w której po roku otrzymał nominację na dyrektora artylerii. Wkrótce po przybyciu do Polski Piotr Bonton podjął ważną życiową decyzję. W 1809 roku poślubił Różę Leonorę z domu Montfrel, córkę zamożnego warszawskiego kupca i właściciela dóbr ziemskich Andrzeja Montfrel. Z tego związku urodziło się troje dzieci: Róża Leonora Virginia, Eligiusz oraz Konstanty Jakub August. Podczas wyprawy moskiewskiej Napoleona w 1812 roku pułkownik Bonton walczył pod Morzejskiem i nad Berezyną. W kampanii 1813 roku uczestniczył w bitwach pod Lipskiem 16-19 października i Hanau 30-31 października. Od roku 1818 służył w armii podporządkowanego Rosji Królestwa Polskiego. Pełnił tu obowiązki dyrektora materiałów artyleryjskich i arsenału. Po nominacji na stopień generała brygady w 1822 roku powierzono mu obowiązki dowódcy Korpusu Rakietników. Broń rakietowa była wtedy mało jeszcze znaną dziedziną uzbrojenia. Prace w tym zakresie pod zwierzchnictwem Piotra Bonton prowadził z powodzeniem w warszawskim arsenale jego adiutant, kapitan Józef Bem. Polscy rakietnicy wsławili się podczas powstania listopadowego, zwłaszcza w końcowej fazie bitwy pod Grochowem 25 lutego 1831 roku. W 1821 roku małżonkowie Bonton zakupili za kwotę 252 tysięcy złotych polskich majątek Gulczewo w parafii Imielnica pod Płockiem. W jego skład wchodziły trzy folwarki, grunty chłopskie, młyn, tartak, lasy, łąki i nieużytki o łącznej powierzchni 4057 murg i 7 prętów. Dobra te należały do rodziny Bonton do roku 1879, gdy syn Piotra Bonton, Konstanty Jakub August, sprzedał je Władysławowi Dünheim, hrabiemu chotomskiemu, za kwotę 264 tysięcy rubli srebrem. Dziś nie ma już śladu po zabudowaniach tego majątku. 29 listopada 1830 roku w Warszawie wybuchło powstanie listopadowe. Polscy patrioci wezwali naród do zrzucenia rosyjskiego jarzma. Piotr Bonton, podobnie jak większość polskich generałów, nie chciał wojny z Rosją. Oceniając realnie stosunek sił, nie wierzył w możliwość pokonania rosyjskiego imperium. Gdy jednak do wojny doszło, oddał sprawie polskiej niemałe usługi. Zaangażował się gorliwie w rozwój zaniedbanego dotąd przemysłu obronnego Królestwa Polskiego. Jego zasługą było uruchomienie produkcji karabinów, armat i prochu. W dniach od 18 lipca do 15 sierpnia
1831 roku wchodził w skład Rady Obrony Warszawy. W dniach szturmu Warszawy należał do grupy generałów, która opowiadała się za układami z Rosjanami. Po kapitulacji stolicy 8 września 1831 roku pozostał w mieście i 17 września złożył przysięgę cesarzowi Rosji. Podobnie jak inni generałowie powstania listopadowego, którzy zdecydowali zrobić to samo po ewakuacji polskiego rządu i armii z Warszawy, wyjechał do Rosji. Tam spędził ostatnie lata swojego życia. Pobyt w Rosji jest zdecydowanie najsłabiej znanym epizodem z życia Piotra Bontemps. Wiemy, że pracował nad doskonaleniem broni rakietowej w zakładach produkcji prochu w Ochtyńsku pod Petersburgiem. W polskich dokumentach z tego czasu jest określany jako generał-major wojsk cesarsko-rosyjskich, co dowodzi, że należał do armii rosyjskiej i utrzymał stopień generała. Oficerem rosyjskim był również jego najmłodszy syn, Konstanty Jakub August. Generał Bontemps zmarł w wyniku ran odniesionych podczas nieudanej próby pirotechnicznej przeprowadzonej na poligonie pod Petersburgiem. Z aktu zgonu dowiadujemy się, że jego śmierć nastąpiła 21 sierpnia 1840 roku o godzinie 2 nad ranem po trwającej 11 godzin agonii. Jego ciało znalazło się w Gulczewie 3 września wieczorem, a więc po niespełna 14 dobach od chwili zgonu. Małżonka generała, Róża Eleonora, pochowała męża w rodzinnej krypcie w budowanym właśnie kościele parafialnym w Imielnicy pod Płockiem. 13 lat później w tym samym kościele złożono ciało generałowej Bontemps, zmarłej w Warszawie 25 stycznia 1853 roku w wieku 66 lat. Piotr Bontemps cieszył się dobrą opinią przełożonych i podwładnych. Podkreślano zwłaszcza jego fachowość, pracowitość, sumienność, troskę o powierzonych mu ludzi i mienie. Otrzymał wiele odznaczeń francuskich, polskich i rosyjskich, między innymi dwukrotnie Legię Honorową oraz Krzyż Kawalerski Virtuti Militari. Kościół parafialny w Imielnicy, którym pochowano małżonków Bontemps, został zbudowany staraniem księdza Weinerta w latach 1836-1842. Poświęcił go 25 lipca 1842 roku ksiądz prałat Antoni Królewiecki z Płocka. Oznacza to, że generała Piotra Bontemps pochowano w roku 1840 w nieukończonym kościele. Kościół w Imielnicy był niewielką drewnianą świątynią na kamiennym fundamencie, pokrytą cynkową blachą, z wieżyczką od frontu. W jednym z bocznych ołtarzy znajdował się obraz świętego Piotra Apostoła, ufundowany przez Różę Eleonorę Bontemps. Wokół kościoła, tuż pod jego ścianami, biegł chodnik w postaci regularnego bruku ułożonego z drobnych otoczaków. Na fragmenty tego chodnika natrafiono podczas badań wykopaliskowych związanych z poszukiwaniem grobu generała Bontemps.
w nawie kościoła, tuż przed prezbiterium, na niewielkiej głębokości, znajdowała się ceglana krypta grobowa. Odkrycie jej reliktów wraz z pochówkami Piotra i Róży Bontemps było najważniejszym rezultatem prac archeologicznych w roku 2013. Kryptę zbudowano z cegieł łączonych zaprawą. Zachowała się jedynie jej część przyziemna z fundamentami o grubości około 60 cm oraz zaczątkami ścian bocznych. Krypta była w planie kwadratowa, o długości boku około 3 metrów, prawdopodobnie sklepiona. Na posadzce spoczywały dwie trumny. Nie zajmowały one całej powierzchni pomieszczenia. Część południowa była wolna. Być może przeznaczono ją na kolejny pochówek kogoś z rodziny. W centralnej części krypty spoczywała Róża Eleonora Bontemps. Obok niej, wzdłuż północnej ściany krypty, leżała trumna generała Piotra Bontemps. Podczas badań krypty pozyskano m.in. szczątki zdobiących trumny tkanin, dewocjonalia, elementy ubioru generała Bontemps. Już w Rosji złożono go do trumny w mundurze generała. Możemy zadać sobie pytanie, dlaczego po rozebraniu kościoła w Imielicy w 1935 roku trumny ze szczątkami generała Piotra Bontemps i jego małżonki pozostawiono w zasypanej, zdewastowanej krypcie. Na pewno była to świadoma decyzja, a nie przeoczenie, bowiem wtedy proboszczem imielickim był światły ksiądz, badacz kurpiowszczyzny, Władysław Skierkowski. Trudno na to pytanie odpowiedzieć. Możemy domniemywać, że w grę wchodziły dwa względy. Po pierwsze, Piotr Bontemps był masonem. W roku 1819 przystąpił do loży masońskiej Bouclier du Nord, w którym doszedł do stanowiska dozorcy. Ale masonem był tylko przez 2 lata, do delegalizacji lóż masońskich przez cara rosyjskiego w 1821 roku. Ważniejsza przyczyna, jak sądzę, leżała w tym, że Piotr Bontemps po upadku powstania listopadowego wstąpił do armii rosyjskiej, gdzie utrzymał stopień generała, oraz to, że jego młodszy syn, Konstanty Jakub August, również robił karierę w wojsku rosyjskim i brał udział w tłumieniu powstania styczniowego. A przecież wiemy, że w okresie międzywojennym pamięć o powstańcach styczniowych należała do kanonu wychowania patriotycznego. Natomiast o tych, którzy powstanie tłumili, chciano po prostu zapomnieć. Doczesne szczątki małżonków Piotra i Róży Bontemps po przeprowadzeniu badań antropologicznych zostały pochowane w kościele parafialnym pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego w Płocku i Mielnicy w dniu 23 sierpnia 2014 roku. Powtórny pogrzeb generałostwa przybrał rozmiary podniosłej uroczystości religijno-patriotycznej z udziałem parlamentarzystów, przedstawicieli najwyższych władz samorządowych województwa mazowieckiego i miasta Płocka, ambasady Francji, Urzędu do Spraw Kombatantów i osób represjonowanych, rodziny zmarłych, pocztów sztandarowych, grup rekonstrukcyjnych, mediów oraz licznie przybyłych płoccian. Trumny z prochami Piotra i Róży Bontemps spoczęły w bocznej kaplicy imielnickiego kościoła, tzw. kaplicy Sztembartów, specjalnie w tym celu przygotowanej krypcie u stóp wmurowanego w ścianę kaplicy nagrobka z marmuru. W chwili składania trumien do grobu salwę honorową oddały 3 armaty ustawione na placu przed kościołem.
W roku 1840 w dwóch różnych zakątkach Europy odbyły się dwa pogrzeby uczestników burzliwych wydarzeń przełomu XVIII i XIX wieku. W kościele inwalidów w Paryżu złożono prochy zmarłego 19 lat wcześniej na wyspie Świętej Heleny Napoleona. W Imielnicy, małej wiosce pod Płockiem, pochowano byłego oficera napoleońskiego Piotra Bontemps. Różna była ranga i oprawa obu wydarzeń. W niejednakowy też sposób utrwaliła się pamięć o zmarłych. Podczas gdy grób cesarza Francuzów nieprzerwanie odwiedzają rzesze turystów, to pochówek dziedzica Gulczewa popadł z czasem w całkowite zapomnienie. I choć osoba Bontempa pojawia się sporadycznie w opracowaniach historycznych, a hasło Bontemps zawierają niektóre encyklopedie polskie i francuskie, to jednak można odnieść wrażenie, że losy jego grobu stanowią symbol zapomnienia, czy może raczej odrzucenia tego żołnierza w służbie trzech narodów. Działania podjęte przez Muzeum Mazowieckie w Płocku, polegające na odszukaniu grobu generała Piotra Bontemps, jego powtórnym pogrzebie w kościele parafialnym w Imielnicy, działaniach upowszechnieniowych, zwłaszcza organizowaniu wystawy czasowej, pozwoliły na wydobycie tej osoby z mroków zapomnienia, na co ona niewątpliwie zasługuje.